Czarnobrzeski, Wydział Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, który w czerwcu przejął Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach, w tym również miejscowy oddział, zainaugurował swój pierwszy rok akademicki. Rok akademicki 2016-2017 Społecznej Akademii Nauk w Tarnobrzegu ogłaszam za otwarty. Tak rozpoczyna się historia nowej tarnobrzeskiej uczelni, najmłodszego dziecka Społecznej Akademii Nauk, która jest jedną z najstarszych niepublicznych uczelni w Polsce i posiada kilkanaście wydziałów zamiejscowych, między innymi w Warszawie, Krakowie i Londynie. Od nowego roku akademickiego w tutejszym oddziale będzie kształcić się ponad 550 studentów. Część została przejęta w wyniku konsolidacji z Wyższą Szkołą Handlową. Rekrutacja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Ponad 40% więcej studentów zdecydowało się przystąpić do procesu edukacyjnego u nas, aniżeli miało to miejsce w Wyższej Szkole Handlowej w stosunku do roku ubiegłego, który też był zwyżkowym, bo 10% wzrastała rekrutacja w przypadku Wydziału Zamiejscowego w Tarnobrzegu w roku ubiegłym. Nabór mieliśmy na bardzo wysokim poziomie. Zrekrutowaliśmy więcej osób niż w roku ubiegłym. Jest to ponad 250 osób nowych studentów. Studenci nowej uczelni mogą kształcić się tu na trzech kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia i zarządzanie. Można u nas studiować zarówno na studiach licencjackich pierwszego stopnia, jak i również magisterskich. Zapraszamy również osoby na studia doktoranckie. Mamy prawo jako akademia, prawo do doktoryzowania na trzech kierunkach. Jest to zarządzanie, informatyka i filologia. Myślimy od przyszłego roku uruchomienia nowych kierunków, ale tak jak wspomniałem, po analizie rynku nie chcemy kształcić osób bezrobotnych. Chcemy kształcić osoby, które znajdą zatrudnienie w firmach z otoczenia biznesu. Do grona społeczności studenckiej Społecznej Akademii Nauk dołączyła m.in. Marlena Palińska. Jestem studentką studiów magisterskich na pierwszym roku. Studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne. Wybrałam te studia, ponieważ mają ciekawe oferty nauczania i myślę, że przyda mi się to w zawodzie, który później chcę wykonywać. Akurat ukierunkowuje mnie to. Chciałam zostać policjantką. Sama nazwa Akademia już mówi nam, że to jest coś większego. Więcej możliwości daje studentowi. Jak mówi dziekan Tarnobrzeskiego Wydziału, te możliwości już studenci dostrzegają i chcą z nich korzystać. Było mi bardzo przyjemnie, kiedy kilka osób spośród grona studenckiego zdecydowało się na to, ażeby przyjść i porozmawiać na temat możliwości doktoryzowania. Dlatego, że sama nazwa Akademia daje uprawnienia do doktoryzowania. To oznacza, że oczywiście nie u nas w Tarnobrzegu, ale w siedzibie głównej w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie można tego rodzaju studia kontynuować, ale jest to tyle łatwiejsze, że opiekunem, promotorem takiej pracy doktorskiej może być nauczyciel zatrudniony w Tarnobrzegu. Zatem mogę powiedzieć, że już czterech takie rozmowy zostały przeprowadzone i zainteresowanie tymi możliwościami, szerszymi możliwościami, które Społeczna Akademia Nauk zapewnia studentom, jest dość duże. Nowa uczelnia przejęła budynki, bazę dydaktyczną i część kadry naukowej po Wyższej Szkole Handlowej. Grono wykładowców uzupełniają pracownicy z Warszawy i Łodzi.